Cześć, z tej strony Szmer, witam w 21 odcinku z Jalapi. Dobra wiadomość, pograłem trochę i w końcu mam łom. Tak, przez ileś tam odcinków mnie to męczyło, ciężko było to dziadostwo, ale w końcu mam, także będziemy mogli kraty otwierać. Także kontynuujemy proces zarabiania kasy, wujka zostawiamy, żeby sobie mruczał tutaj. Ja już sprzęta naprawiłem, wymieniłem opony, standardowo, po prostu przygotowałem go przed podróżą. Kaski mamy na początku odcinka 441, posprzedawałem to wszystko co miałem. Wybierzemy traskę wybierzemy, no, wyboru zbytniego nie mamy. W deszczyk mi się nie chce jechać, ślizgać się po całej tej drodze. Okej, także jedziemy. Aha, parę newsów jeszcze. No, w końcu się na swoim mikroblogu odezwał deweloper, chociaż on tam wcześniej zapowiedział, że do 30 czerwca jest poza biurem, więc w ogóle się nie zajmuje Jalapi. I on tam odpowiedział na kilka pytań. Tak w zasadzie to tam news jest jeden, no bo tam ktoś się zapytał, czy będzie wsparcie dla tej gry, dla kierownic albo dla tych gogli VR, tak, tej wirtualnej rzeczywistości. No więc pan powiedział, że jeśli chodzi o kierownicę, to jest planowana gdzieś tam tak w ogóle, a jeśli chodzi o gogle VR, to nie, bo mówi, że trzeba by było od samego początku przebudować grę, więc to nie takie hop-siup, żeby tutaj coś tam kliknąć, dodać i już można gogle VR używać. Więc no, tam jeszcze jakieś kilka innych dziwnych pytań, typu tam o opony i tak dalej, ale on to już wyjaśnił, że on pracuje teraz aktualnie nad nowymi typami opon. Także nie ma dalej konkretnej daty, kiedy ta aktualizacja się ukaże, ale mówię, jak do 30 go nie ma, a zostały mu testy, więc myślę, że na początku lipca ta aktualizacja w końcu się ukaże, w końcu będziemy mogli pograć w coś więcej. W tym odcinku będę zbierał wszystko co na drodze, będę pakował tutaj do kabiny, w razie gdyby brakowało nam miejsca oczywiście na tych wszystkich bagażnikach i tak dalej. Także plan jest taki, że po prostu zarabiamy kasę. Będziemy chcieli później oczywiście, jak już zarobimy coś powiedzmy powyżej tysiaka, no to wtedy w kolejnym odcinku zrobię jakiś taki szał zakupowy i kupimy coś pod maskę lepszego, fajniejszego, może tym razem inny rodzaj silnika, zamiast ostatnio miałem, tam już nie pamiętam przy którym odcinku zacząłem od nowa grać, bo miałem już wszystko na maksa, ale tam wtedy poszedłem w części Carbolite'a, nie? A to teraz może wezmę coś innego, nie? Nie wiem, coś wymyślę. Coś innego. Także mówię, zdecydowanie będziemy się tutaj, o, zaraz będzie wiadukt? Nie, myślałem. Myślałem, że będzie zaraz taki lekki łuk w lewo i później zakręt w prawo i zjeżdżamy na dół i tam będzie ten grat, ale to tylko mi się tak wydawało. Dobrze, drzewka są ładne, piękne, zielone. Żadnych znajdziek jak nie ma, tak nie ma. No to jest to co mówiłem, że na tej trasie do Drezna, na tym pierwszym odcinku z naszego garażu, jak jedziemy, wyjedziemy tylko, także tutaj rzadko kiedy coś znajdujemy, także mamy rondo, dojeżdżamy do Drezna i tutaj będziemy musieli się na siłę przespać. Także nawet nie odwiedzam, chociaż nie, do sklepu zajadę, chociaż nie, nie będę zajeżdżał. Teraz tylko idziemy spać do motelu. Tutaj mamy co? Tutaj mamy sklep. Nie będę nic tankował, bo mam przecież ten duży zbiornik, więc niewiele tego paliwa mi ubyło. Dalej mam tam powyżej 3/4 zbiornika. Mam dwa zestawy narzędziowe, a nic mi się nie dymi, więc w ogóle nie będę się teraz zatrzymywał. Jeśli chodzi o narzędzia, mam wszystko, co potrzebowałem. Tego po prostu idziemy spać. Szybciutko. Ła! Przygrzałem. Dobra. Bierzemy kasiorkę.
To ciekawe, że wujka nie ma, a ja... A pani mi i tak 20, skasuje i tak 20, nie? To co, wujek śpi, kurczę, w samochodzie? Nie, no wchodził za nami tutaj zawsze, jak go brałem oczywiście, nie? Bo teraz go zostawiłem w garażu, ale... Ale nie wiem, o co kaman z tym wujkiem. Dobra, idziemy szybciutko. 2A. Ciach. Ach, się drzwi otworzyły, a ja się zaklinowałem. A to ci dopiero... O, dobra, przejdziemy tutaj. Na szczęście można to zrobić. W kibelku nic się nie zmieniło. Portfel wyrzuciłem, tą szafki spenetrujemy. Tutaj nic nie ma, nie ma nic, nic. Wody nie można odkręcić. Mydełka też nie można podpieprzyć ewentualnie, czy coś. Żartuję. Dobra. Tu się kimnąć nie można, tylko tutaj. Dobra, idziemy spać. Tak, tak. Nasze powieki się zamknęły i ciągle mamy 24 czerwca, tak? No dobra. Lecimy na dół. Czy tam będzie wujek na nas czekał? Papa, wujka nie ma, a tu się już wieczór zbliża. A będziemy mogli teraz minąć granicę. Okej. Tam mamy salon lajki. Mógłbym już coś kupić ewentualnie, nie? Jakiś tam, ale nie chcę. Uzbieram kasę i zrobimy haul. Czy dobrze myślę, nie wiem, jak to się nazywa. Dobra. Zakupki zrobimy w każdym razie. O, dobra, papierki. Proszę bardzo panu. Pan władza sobie popatrzy. Dobra. Już wybieramy traskę. Traskę wybierzemy. No, tą wybierzemy. Stacja benzynowa nie jest mi potrzebna, także... O, już możemy jechać szybciutko. Było też pytanie zadane deweloperowi, czy będzie ten świat bardziej otwarty, taki standardowy, czy będziemy mogli jeździć po jakichś innych krajach. On no, ciągle to z tego, ciągle powtarza, że obrał tą trasę tak tam przez Jugosławię, tak tam w Bułgarię, Jugosławię, tam do Turcji i docelowo do Turcji tutaj. Także żadne inne kraje się nie pojawią, przynajmniej na razie w ogóle nie ma takiej opcji. Póki co tylko będziemy mieć te Węgry. No, także mam nadzieję, że kolejna mapa, z kolei jak już te długo oczekiwane Węgry się ukażą, to ta mapa kolejna, no to już się ukaże szybciej. No taką mam nadzieję, no bo skoro już trochę bugów poprawił, jeśli chodzi o samą mechanikę gry, no więc no to może chyba więcej czasu poświęcić teraz na mapy. Ja nie twierdzę, że ta gra jest doskonała, to dalej są bugi przecież i ciągle ludzie coś tam zgłaszają, kolejne problemy, coś tam wynajdują. No ale wydaje mi się, że już większość problemów jakichś takich... problemów wieku dziecięcego, jak to się tak mówi czasami fajnie, już zostało naprawionych, zniwelowanych, więc będzie... O, są kraty. Więc pewnie deweloper będzie mógł się skupić na tworzeniu kolejnych map. Dobra, wyskakujemy szybciutko. Są trzy kraty. Jest jedna. Coś ten silnik tak dziwnie chodzi. Jedna, druga. I ta mała, tą małą to chyba do bagażnika, tak? Nie, tutaj możemy. Dobra, jedziemy dalej. Ja specjalnie nie otwieram na razie tych kartoników. Zobaczcie, jaka złośliwość losu. Jak już mam łom, to nagle wszystkie mogę sam otwierać. Już pomijam tego buga, że mogę do kabiny i wyciągać z tej skrzynki.
co też mi podpowiedzieliście pod jakoś tam chyba w ostatnim czy przedostatnim odcinku, żeby to wypróbować, to w ostatnim odcinku już to wypróbowałem, także dzięki za tego typu informacje. Jak coś jeszcze ciekawego napotkacie się, zobaczycie, no to dajcie znać, chętnie to też wypróbuję w kolejnych odcinkach. No dobrze, teraz jedziemy i znowu mamy kraty, super, o to mi chodzi. Będę mógł wyskoczyć. Mamy dwie skrzynki i te skrzynki, zdaje się, do bagażnika nie załadujemy. Spróbuję chociaż tą małą. Mała weszła, dobra, dużej ni cholery. To tą dużą zabieram w takim wypadku do siebie, do środka. Okej, tutaj jesteśmy. Tu ją rzucamy. I jedziemy dalej. Także zbieramy na maksa wszystko, a później będę chciał w sklepie, jak będę sprzedawał te fanty z tych skrzynek naszych, czy kartoników, to będę chciał te kartony i te skrzynki wnieść do sklepu bezpośrednio, wiecie o co chodzi, żeby nie nosić samochodu tak tych pojedynczych itemów na sprzedaż, tylko po prostu z całą paką wejść i rozładować do kasy od razu, łup. Tylko tam pod kasą też chyba czasami wcina te różne rzeczy. Dobra, zbliżamy się do miasta. Jesteśmy w Sturowie. Tu mógłby być przecież też taka tabliczka jakaś, że Sturowo czy coś tam, nie? No, tu mamy jakieś, co to za światło? To jest zielone? To jest żółte. Żółto-zielone. Dostanę mandat? Nie. Czyli to było zielone, to jest czerwone, dobra. Mamy salon lajki, ale zjeżdżamy tam na dół do sklepu, żeby właśnie opędzlować te wszystkie nasze paczuszki. Tak. I tutaj na dole mamy motel. A myślałem, że tutaj sklep jest. Czyli sklep będzie tutaj na górze. A jakby ktoś z was miał słaby silnik i nie mógł podjechać tutaj na górę, także można ten przecież tyłem podjechać na wstecznym. Ja to kiedyś ćwiczyłem, jak grałem jeszcze bez nagrywania serii z Jalapi, także to działa. Dobra, kochani, jesteśmy tutaj na miejscu i robimy tak, biorę swojego łoma, proszę, tam jest łom. O, wchodzimy tutaj. Rzucamy pakę pod nogi. Otwieramy sobie nią. I dobrze, i teraz mamy medycyn, tak? No, dużo nie zarobimy, ale aha, odniosę łom, bo zaraz mi on gdzieś tu wpadnie pod ziemię i będę znowu płakał przez 5 odcinków, że nie mam łomu. Więc łom tutaj wrzucimy od razu, z powrotem. Aha, od razu wezmę, żeby pustych ruchów nie robić, chociaż tu jest jeszcze skrzynka. Dobra, wezmę te mniejsze, słuchajcie, od razu, o. Dobra, mam dwie skrzynki, tak? No to zaraz rozpakujemy. To my też tu rzucimy, o. A to pani tutaj pakujemy. No od razu szybciej idzie, nie? Łom to podstawa. Nie, no można oczywiście wyciągać, tylko tak szybciej idzie, nie? O, tu już od razu mam zrobione. Skrzyneczka pusta, proszę bardzo. Tu jeszcze mamy trzy lekarstwa. Dziwnie, że skrzyneczka się nie rozleciała. A nie można jej podnieść, dobra. Bierzemy dwie kolejne. O, się ściemnia. Będzie nocka. Dobra, rzucamy jedną, rzucamy drugą. Co tam mamy ciekawego? Fajki. Machnungi.
trochę tu pani na bałaganie tymi kartonami. Pani wybaczy. Gdybym mógł wziąć, to bym tak nie świnił tutaj po sobie. O, dobra, rozłożyło się. 200 marasów jak na razie. Kartonik można wziąć? Nie można wziąć kartonika. Co tam nam zostało jeszcze? Mam jedną skrzyneczkę chyba do otworzenia. O, tutaj jest skrzyneczka, to łom jeszcze wezmę na chwilę. No i co w tej małej będzie? Co w tej małej będzie? Zaraz się okaże. Sznurek. O nie! Nein, łom sprzedałem. Gdzie tu jest cancel? Gdzie jest ta wajcha? Oho. Już zaraz nawrzucam to ale bym zepsuł. I znowu bym łoma szukał. Łomu, przepraszam, mówi się łomu. Oho. Łoma to tak się mówi nieładnie o kimś. Dobra, więc ten. Dobra, narobiłem trochę bajzlu teraz, ale już wrzucamy wszystko z powrotem. Te leki, coś tutaj. Tego nie mogę wziąć. Widzicie? Stracę jeden lek przez to wszystko. Trudno. Z rozpędu. Śmieszne te konstrukcje powstają, jak się tam wrzuca, nie? Pani mi tu po prostu elegancko wszystko pieprznęła z powrotem. No, to jedno medicin wcięło. 220 marasków, no. Coś tu pogubiłem jeszcze? Może tak, może nie. Nie widzę. Dobra, czyli tu już mamy wszystko puste. A jak te nasze koła? Koła 2 z 3. O, dojechałem, słuchajcie, prosto z garażu na full kołach, także ciekawa sprawa. To ja go teraz mogę zatankować z pewnością na fulla. I od razu wlejemy tutaj. No, ale co jest? Pistolet nie chce sięgnąć? Nie chce sięgnąć. Dobra, idę tam, zobaczymy ile hajsu przybędzie. No, nie obłowiłem się w tym odcinku zbyt wiele. Naprawimy sprzęta. Wezmę ten zestaw narzędziowy z góry. A, ja mam silnik Carbolite, a co ja gadam, że mógłbym inny silnik? No mógłbym inny silnik, możemy go też wymienić, żeby wypróbować. Słuchajcie, tu jeszcze mam narzędzia, o. Drugi zestaw. Cewka jest ok. Spryskiwacz się popsuł z tego nieużywania, no. Żebym psiknął chociaż z dwa razy. Dobra. Co mi się podoba, że można z otwartą klapą jeździć i tak jak naprawdę, otwarte drzwi, otwarta klapa. O. I można jeździć, tak jak w rzeczywistości, nie? Człowiek zapomni zamknąć bagażnik czy coś i... Ale można jechać. Okej. Trochę uświniony ten nasz sprzęt.
wujek nam się nie zrespawnował tam pod hotelem, bo trochę się martwił. O, jest jeszcze skrzynka narzędziowa, to kupimy. Zapłaciłem już za to. Dobra. W zasadzie to można się udać na lekkie zakupki. Schowamy to wszystko, tylko ja wezmę jeszcze, słuchajcie, trochę go ogarnę, no bo to wstyd, jak ja podjadę pod salon tako z czymś takim, no to... To wiocha, nie? Tak trochę z takim brudasem jeździć. Także go trochę ogarniemy tutaj. O. Tak, przód też. Też mu się należy. Tył, ojoj. Też syf jest. Jeszcze tylko druga strona, ale to szybko nam zejdzie. W zasadzie tak pomyślałem to, że można by było jeszcze tutaj zestawić bramę tym trabantem, czyli to, co robiłem w ostatnim odcinku, tylko już wiemy, że ten to nic nie daje tak naprawdę. Ten świat się kończy, nie? Czyli jak załadował mapę, to jak prześpimy się w motelu, wstaniemy, to tam już i tak nie wrócimy i tak. Ale pomyślałem, że może lepiej, co my tam jeszcze mamy do naprawy. Ja zamiast naprawiać, podjedziemy jeszcze szybko do naszego salonu lajki. Pyk, proszę bardzo, światełko w środku. Ktoś mnie prosił, żeby tak włączać, że lepiej widać, to dobrze, proszę bardzo. Chociaż tak w rzeczywistości przecież jeździ się po ciemku, nie? Jeździmy po ciemku wieczorem, nie palimy tego światła, tylko na chwilę, żeby coś zobaczyć, bo nie wiem w zasadzie, dlaczego tak jest. O, tam jest brama, skąd żeśmy przyjechali, nie? O, tu mamy salon lajki. Na dole mamy motel. Okidoki. To się będzie świecić? Może się będzie świecić. Dobra, słuchajcie, to jeszcze zobaczymy, co nam się uda fajnego kupić tutaj. Może gaźnik lepszy, może... filtr. Zobaczymy, ile to kosztuje w ogóle, bo już nie pamiętam. Greetings. Już obczajamy, proszę pana. Pana katalog. Tylko silnik i zbiornik paliwa odpada. Już to mamy. No w zasadzie moglibyśmy pójść, słuchajcie, w ten... gaźnik. A weźmiemy HSK, bo ja tam chyba... Zaraz, co ja tam mam w ogóle? Co ja tam... Ej. Muszę zobaczyć, co ja mam za silnik. Ale ja chyba Carbolite'a wziąłem, czy nie? Czy co ja wziąłem? Carbolite'a. Chciałem tutaj rzucić grzmota. A wyrzuciłem portfel. Dobra, to żeby nie było tak jak ostatnio, że wszystko Carbolite'a miałem, to teraz weźmiemy jakieś HSK może. Weźmiemy HSK tutaj. 210. I filtr czy da radę? Da radę. Śmieszne są te tańsze, nie? Tak w wyglądzie, nie? Ale weźmiemy ten wypasiony, ale HSK. Ignition coil jeszcze możemy wziąć. O, to też wezmę od razu. Stać nas, stać nas.
To zostaną nam jeszcze, zostanie nam do powiększenia zbiornik na wodę, zdaje się, tak? Mam chyba ten mały, to już mamy wszystko, baterie też mamy. A baterie może wezmę sobie jakąś też fajną. Tu piszę, tu też do koloru weźmiemy tą baterię, o. Podziękował. Baterie, mówię, akumulator. Dobra, słuchajcie, no to tak robimy demontaż tego. Jak szczela. Wrzucimy to na bagażnik. Ja nie wiem, czy to będziemy mogli gdzieś opchnąć. Oj, oj. Ciekawe, czy opchniemy te stare części. Właśnie tego nie próbowałem, zdaje się, nie? Mamy HSK, proszę tam. Filtr powietrza. Wejdziesz tu na górę? Wejdziesz. Właśnie tu był ten motyw, też Bóg taki z tymi. Gaźnik zamocowany. Filtr powietrza, a to co to? No właśnie. To jest gaźnik stary. Gaźnika tu nie wsadzimy, a do bagażnika damy radę? Nie damy rady. Dobra. Skoro nie, to nie. Ale zrobimy motyw taki, że o. Znany nam już. Proszę bardzo. Jeszcze podjedziemy do sklepu. Drzwi drugich. Dobra, zamknąłem. I z tym stafem pojedziemy. Zobaczymy, czy uda nam się w sklepie opchać te rzeczy. Nie pamiętam, czy ja to ćwiczyłem, czy nie, czy można, czy nie można. No zaraz tu podjedziemy pod nasze bramy. Aha, tu bierzemy, tak, w łapki. Jeszcze z dwie rzeczy weźmiemy. Ale zdaje się można, tylko pytanie, czy w tym sklepie, czy na stacji benzynowej można opchnąć. Poszło coś, 5 marasów, 8 marasów, 10, no stary szmelc, wiem, ale parę marek wpadnie jeszcze, nie? Przynajmniej się tam częściowo zwróci za ten. Za spanko. No tu już nic nie mamy, nie? Czy ja coś tu wrzucałem? Już nie pamiętam. Nie, tu chyba już nic nie ma. O, tu jeszcze mamy cewkę. Do obchnięcia. Też pewnie, bo to słabe raczej było to. No to zarobiłem. Tego nie mogę wziąć. Nie mogę, dobra, szkoda. Dobra, zakończymy ten odcinek na tym. Zapraszam do kolejnego, gdzie znowu będziemy zarabiać hajs. Tym razem mówię, no mam łom, jest łom. Muszę go pilnować, bo to jest bardzo cenna rzecz, mimo wszystko. Sprawniej się gra po prostu, no można sobie bez niego poradzić, jasne. Teraz to ja też wiem, ale dzięki wam. Także pamiętajcie, macie jakieś tipy, piszcie w komentarzach. Ja chętnie czytam póki co wszystkie komentarze. Także z chęcią zapoznam się z jakimiś nowymi pomysłami. W tym odcinku case opening wyglądał jak wyglądał. No trochę słabo to wyszło, bo tam jakiś sznurek na koniec się pojawił. Ale w kolejnym odcinku znowu będziemy zbierać wszystkie fanty po drodze. Także zapraszam do następnego odcinka, do mojego garażu w Berlinie. Na razie, cześć.